Ewangelia Mateusza 16:13. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. W tym fragmencie Ewangelii Mateusza, kiedy wielokrotnie go czytałem, jedna rzecz przez wiele lat mi nie pasowała. Nie potrafiłem sobie wytłumaczyć, bo tak ten tekst brzmi, 18 werset, że oto jest kościół, który jest jakoś atakowany przez moce piekła, tak to brzmi dla mnie, które używają bram, żeby atakować kościół. Myślę sobie, no jak można używać bram do atakowania? Bramy to nie jest broń, którą się atakuje. Przez lata mi to nie pasowało. I później dowiedziałem się więcej rzeczy, które wynikają z historii. Więc zacznijmy od tego, że ta rozmowa odbyła się w okolicach Cezarei Filipowej. Dla nas prawdopodobnie nic to nie mówi. Cezarea Filipowa. Jakby było napisane w okolicach Hamilton albo Toronto, to byśmy powiedzieli: aha, to jest taka okolica. Albo może jakieś miejsce w Polsce. To coś nam mówią te miejsca. To są miejsca daleko od nas, my nie wiemy. Cezarea Filipowa, sama nazwa coś mówi. Cezarea Filipowa. Cezarea, to były dwie Cezaree w tamtych czasach. Dwa miasta, które tak się nazywały. I nazwa oznaczała: miasto jest na cześć cesarza. To miasto nawet nie było na terenie Galilei, tylko troszeczkę bardziej na północ. Nie wiadomo dlaczego, po co Jezus tam w ogóle poszedł. On chodził po Galilei i Judei i czasami przechodził przez Samarię. To było miejsce jego służby. I zapuścili się bardziej na północ, w okolice Cezarei Filipowej. To miasto zostało nazwane w ten sposób przez syna Heroda Wielkiego, Filipa. Tego Heroda, który próbował zabić Jezusa, gdy on był małym dzieckiem. Więc syn króla żydowskiego Filip zrobił coś, co my Polacy byśmy na pewno uważali za obrzydliwe i Żydom się też nie mogło podobać. Żeby się podlizać cesarzowi, zbudował, on dostał to miasto, ale przebudował je i nazwał je Cezarea, abyś cesarzu był uwielbiony. Okupancie, my Żydzi ciebie czcimy. Okropne. I została nazwana Filipowa, ponieważ to Filip je przebudował. A jak on je przebudował? O, na przykład postawił to tam, między innymi, świątynię na cześć Bożka Pana. Był taki bożek w starożytności, który nazywał się Pan. Obrzydliwa postać, pełna pożądliwości seksualnej, ciągle uganiał się z jakimiś kobietami. Był groźny i stąd, że uważano go za bardzo groźnego, wzbudzał lęk i stąd słowo panika. Od tego słowa Pan pochodzi słowo panika w naszym języku i w języku angielskim. Więc to była jakaś obrzydliwa i groźna siła duchowa. I tam było 14 miejsc jego kultu. Jedno było najgorsze. Była skała, w której była grota. Na tej skale była jego świątynka. A do tej groty wrzucano mu na ofiarę dzieci. Jeżeli nie wypłynęła krew, to uważano, że Bożek przyjął ofiarę. I tą grotę nazywano, to zagłębienie w ziemi, nazywano bramą Hadesu. Wrzucano tam dzieci, żeby zginęły. Tutaj w tekście greckim, czasem te nasze tłumaczenie tak te rzeczy miesza, piekło, kraina umarłych, Hades, Gehenna, tam dokładniej mówiąc jest mowa o bramie Hadesu. Więc teraz pomyślcie, Jezus poszedł ze swoimi uczniami w okolice Cezarei Filipowej. To było miejsce najbardziej obrzydliwe z obrzydliwych dla Żydów. Oni tam nie weszli.
Ja nie myślę, żeby ortodoksyjny Żyd wszedł do takiego miasta. Zbyt obrzydliwe, zbyt zanieczyszczone centrum bałwochwalstwa. Jeżeli możemy sobie wyobrazić jakieś centrum bałwochwalstwa, no, jakieś tam w Polsce są, na przykład Licheń, co pochodzi od Licha, co oznacza diabło. No właśnie. Dokładnie tak jest. I tam jest na napisane, tam byłem napisane na tym, na budynku, no, nawet nie o żadnej Matce Boskiej, tylko jest napisane Pani Licheńska. Inaczej mówiąc, Pani Diabelska. Wszystko. Licho to jest diabeł, jedno z imion diabła. Tam kiedyś było, za czasów słowiańskich, tam czczono licho, czyli diabła. No, ja tam byłem, to miejsce jest brzydkie, nie będziemy o nim opowiadać, ale to, do którego podszedł Jezus, było gorsze. Dużo gorsze. I teraz On przyszedł do takiego miejsca i ogłasza coś swoim uczniom. Pyta się ich, oni odpowiadają z natchnienia Bożego i ogłasza im coś. Słuchajcie, ja zamierzam zbudować mój kościół. Ja powołam do istnienia kościół. I ten kościół, można sprawdzić w języku greckim, temu kościołowi nie oprą się nawet bramy Hadesu. Najgorsza ciemność, najgorsze bałwochwalstwo, najgorsze związanie, najgorsza obrzydliwość, tam była prostytucja świątynna i mnóstwo strasznych rzeczy się odbywało, związanie duchowe kompletne, najgorsze i najciemniejsze rzeczy, które związują ludzi, nie będą w stanie oprzeć się mojemu kościołowi. Bramy Hadesu nie oprą się mojemu kościołowi. To jest sens tego, co Jezus mówił. On nie powołał Kościoła, żeby on się bronił przed światem. On powołał Kościół, żeby Kościół najechał świat i wyrwał ludzi z tego świata. I on go buduje tak, żeby nie było takiego miejsca, takiej sytuacji, która byłaby zbyt trudna dla Kościoła. To jest plan Pana Jezusa.